Jest z nami Piotr Czerkawski, który opowie o Orsonie Wellesie. Zapraszam serdecznie. Bardzo się cieszę, że będę miał okazję przebyć z Państwem tę podróż od kołyski przez alkowę aż po trumnę Orsona Wellesa. Okazja jest jedyna w swoim rodzaju. Mamy dzisiaj stulecie urodzin tego twórcy i nie bez kozery wspomniałem tutaj o tym aspekcie biograficznym, bo będziemy starali się łączyć to, co się działo w jego życiu i to, co z tego życia później trafiało na ekran, przetworzone przez jego wrażliwość artystyczną, przez jego inspirację i kreatywność. Welles był fascynującym artystą i też, że ta fascynacja, jak już mówiłem, składa się, przechodzi płynnie w nie mniej ciekawą biografię, która mogłaby, myślę, śmiało stać się tematem jednego z jego filmów, bo przyznawał to zresztą sam Welles, który powiedział kiedyś, że zaczął od wejścia na sam szczyt, miał tu na myśli swoje młodzieńcze sukcesy, głównie Obywatela Kane'a, a potem przez całą resztę życia systematycznie z tego szczytu spadał. I myślę, że w tym przypomina nie tylko samego Kane'a, którego biografia, którego życiorys układał się w podobny sposób, jak i bohaterów sztuk szekspirowskich, którzy przez Wellesa byli uwielbiani, od których zaczęła się jego przygoda ze sztuką, bo Welles pierwsze kroki stawiał w teatrze właśnie jako autor spektakli na bazie sztuk Szekspira.